Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w skansenie rzeki Pilicy. Dzisiaj spotykamy się przy okazji Dnia Garncarza, który przypada 4 maja. Chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć właśnie o garncarstwie, o historii tego rzemiosła i jak to wyglądało w naszym rejonie. Garncarstwo na terenach naszego kraju pojawia się około 5400 lat przed naszą erą. Wtedy robiono jeszcze wyroby garncarskie przy pomocy wałeczków. Wałkowano glinę i zlepiano poszczególne wałeczki ze sobą. Powstałe naczynia w ten sposób były wykorzystywane zarówno do celów gospodarczych, jak i dekoracyjnych. Około 300 lat przed naszą erą pojawiają się Celtowie na naszych terenach. I to oni właśnie przynoszą koło garncarskie ze sobą. Zaczęto produkować właśnie naczynia, takie jak te, które ja mam przy sobie. Natomiast gdy Celtowie odeszli z naszych terenów, to koło garncarskie zostało zapomniane. Jeżeli chodzi o spadek tego dobrodziejstwa po Celtach, najbardziej znane są znaleziska archeologiczne w okolicach Starej Huty. Ponownie koło garncarskie pojawia się na terenach naszego kraju w II wieku naszej ery. Wówczas zaczęły powstawać osady rzemieślnicze, nie tylko garncarskie, ale również inne tematyczne. Zajmowano się m.in. wikliną w takich osadach, młynarstwem. Każda osada jakby zajmowała się odpowiednim rzemiosłem. W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, tutaj na ziemi tomaszowskiej, również taka osada była. Najbardziej znana to osada Dąbrowa nad Czarną, miejscowość, która obecnie znajduje się w gminie Aleksandrów w powiecie piotrkowskim. Była to bardzo znana osada w całej Polsce, ściągali w nasze rejony uczniowie tego zawodu, tego rzemiosła i właśnie uczyli się w Dąbrowie. Z przekazów Jana Dekowskiego wynika, że jeszcze pod koniec XIX wieku było tam 50 garncarzy. Po jednej stronie drogi miały stać zagrody, natomiast po drugiej stronie były piece, w których wypalano gotowe już właśnie wyroby garncarskie. Z czasem jednak ilość garncarzy zmniejszała się w poszczególnych miejscowościach, natomiast pod koniec dwudziestolecia międzywojennego w Dąbrowie zostało już tylko 3 garncarzy. Po ich śmierci nikt nie przejął tego zawodu, tej techniki i tak naprawdę Dąbrowa nad Czarną jako osada garncarska przestała istnieć. Warto tam wspomnieć, że tam garncarstwo rozwijało się już od czasów Kazimierza Wielkiego i przez wieki było wizytówką tej miejscowości. Z czasem już po II wojnie światowej te wyroby garncarskie, takie ludowe, rzemieślnicze, zaczęły być wypierane przez cepelie. Niewielkie fabryki, które produkowały właśnie takie wyroby do użytku codziennego z gotowych form. Tutaj możecie zobaczyć właśnie garnek, który został wykonany na kole. On ma charakterystyczne żłobienia w środku. Dzięki temu możemy poznać różnicę między takim garnkiem ręcznie wykonanym, a na przykład takim, który powstaje z formy. Tutaj mam produkt, który właśnie powstał z gotowej formy. On jest zupełnie gładki. Dzięki temu widzimy tą różnicę. W dalszej części będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób właśnie na kole powstają wyroby. A jeżeli chcielibyście sami spróbować właśnie tutaj technik garncarskich, wyrabiania naczyń, to serdecznie zapraszam na zajęcia ceramiczne do Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Teraz przejdziemy do praktyki i pokażę Wam, jak na takim kole już bardziej nowoczesnym, czyli na prąd, będzie można utoczyć małą miseczkę i jak to wygląda teraz, a jak wyglądało przedtem, już wiecie, tak?
wygląda wytoczona miseczka na kole już nowoczesnym. Jeśli chcecie się nauczyć toczenia, zapraszam do Miejskiego Centrum Kultury na zajęcia z ceramiki, gdzie również uczymy się toczyć na kole garcarskim.